Czasem zdarza mi się mówić, choć coraz rzadziej, że przyszły rok będzie lepszy. A tu na złość, jak nie pani Demia, to pan Putin. Panowie politycy, zapraszam do okopu. Udowodnijcie swoje racje. Wojna, 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 jaka to głupota. Brat do brata strzela, ciągają się w błotach, a nad nimi świnie. W pozłacanych szatach pieniądze i chwała, a dla chłopców piach. Słońce już w pełni swoich sił rozwiało ostatnie wspomnienie onirycznego poranku. Ciepłe, przedpołudniowe promienie delikatnie pieściły nasze twarze, łagodząc łaskotanie jeszcze do niedawna zmarzniętych policzków. Dostaliśmy pozwolenie na pole przed nami. Bez zastanowienia chwyciłem za telefon i wyszukałem na stronie toptidrice.nl naszą dokładną lokalizację. Po lewej stronie wyróżniona na niebiesko pionowa skala czasu pozwala na przegląd map z XIX i XX wieku. Prostokąt w środku lasu nie wygląda na dzieło matki natury. Otaczające to miejsce polne drogi referowały do dziarskich poszukiwań. Jest bozinka. Aluminium. Chyba. Nawet zawieszka cała. No, to nie będzie stare. Ale to chyba może być ten prostokąt. Tutaj? No. Gdzieś w tej okolicy. Szukaj. Ja tam mam sygnał na sygnale. Nie wiem, o co to chodzi. Wieje trochę. Jest moniak. Nie wiem, tak go może... Duży fenol? Co to jest? Czy wilen? Tak się mi wydawało. No ten wilen będzie. Srebrne? Nie, żartujcie. 1 cent? Nie, to srebro nie będzie. Sygnał dawało potężny. 1800? 23 tu widzę. Ania mówi, że piękna moneta. No. Piękna moneta? Piękna. A ja wyczytałem, że to jest Kunik Wilhelm I. No bo jest, 1823 rok. Mennica u Utrecht. I było ich wybite, nie wiem, 20 tysięcy? Czy 20 milionów? No, 20 milionów, 22 miliony sztuk. I miedziucha, ale ładna, w ładnym stanie. Aha. Fajny. Zostaniemy trochę, co? Chcieliśmy już jechać. No. Ogromny krążek. Konina. O. Koninka fajna. Taka. Proszę bardzo. A już myślałem, że moniak się mi jakiś taki ładny wychodzi. I pokazuje się Fenisz. Deutsche Rentenpfennig, Deutsche Reich, z roku 1925. Fajny. Ale to nie, żeby tu nie było moniaków, bo są. Ja nie nagrywam każdego. Jest jakaś bozinka. To ze starszych, to trudno na razie powiedzieć. I chyba trudno będzie w ogóle powiedzieć. Nie wiem, liardy, ordy. Ten to już w ogóle też taki dojechany. Tarcze są, więc to będzie ten z Rormont. Cent, no to nie ma sensu. Dwucentówka, Belgia. Wszystko tylko jest w takim ładnym stanie i dlatego warto to zbierać. No i ten Wilhelmek ładny. Miedziany.
ale rocznik 1823, 22 miliony sztuk. No cóż, no jest trochę tych moniaków. Stara moneta. To jest dwueurówka, ale jaja. Ale jak? No ja wiedziałem, że ja to skądś znam. Ja mam wyciętą dwueurówkę. To jest 2 euro. O, już myślałam, że jakieś srebro albo stara. Jo, dwójka się tu przebije, widzisz? Dlatego tak na czerwono zaszła, bo te monety teraźniejsze są syfne. No 2 euro. Co z tego? 8 złotych, 9. Chodzić po polu i 2 euro znaleźć? Albo tak jak wtedy tą złotówkę PRL-ówkę, nie? No, ty masz szczęście do takich monet. Tak. Nie wiadomo jak się ustawić, z tej strony wiatr, a z tej strony cień. Masz się. Uś. Co? Z tej strony zero widoczności. Zelandia to będzie zjedzona. Tak? Chyba. To będziesz. Co to będzie wtedy? Jak Zelandia? Sztuwier, co? Albo ten. Duit? No ale nie jestem pewny. Jakieś litery tu są. Ale kwadratek. To nie jest. Był okrągły kiedyś. Teraz już go tak zjadło. Popróbuję go podrapać. Chodź, kogo znalazłeś? No ja nie kopię głęboko. Postanowiliśmy wrócić na to pole, bo nie dawało spokoju po przeczytaniu w internecie, co tu było. Charakterystyczny kształt prostokąta nie mógł być przypadkowy. Okazał się bowiem swoistą zagrodą dla owiec. Nawiasem mówiąc, las stanowił naturalną barierę. Kilka umiejętnie ułożonych drewnianych belek tworzyło solidną konstrukcję prowizorycznego płotu. Jest moniaczek. 25 centów. Cynkowe z 1970 roku. 52 lata czekało na mnie. Nie no, produkowania. Minęło 52 lata. Ta dziurka zakopana, pięknie, lecę dalej z ładnym moniakiem, z jakaś gwiazda. I są napisy. Cholera. Co się jest na niej, chopie? Ale takie jakieś drobne, że ja tego nie rozczytam tutaj. Nie rozczytam tego. To będzie medal jakiś, spójrz, chopie. Shuriken. Napisy są. To taki gruby. Jest coś ładnego. Moniak sztuwier z 1747 roku. Nawet niezły stan. Fajny tutaj. Fajne ma zdobienie. Sztuwierek. Nie wiem, czy go trochę nie prasnąłem tutaj łopatą. Chociaż on i tak nie jest w dobrym stanie, ale coś tam się prześwituje. Data idzie czytać, to jest dużo. Kompani moi poszli, bo stwierdzili, że tutaj nic nie ma. I już wyszła druga moneta. Było to, co było, jak mawia klasyk. Gorące pozdrowienia dla kanałów Brodaty Zbir i Mister Lony 1976. Dziękuję za promocję kanału i pewnego filmu, który to dzięki Wam obejrzało więcej osób niż zwykle. Linki do kanałów i filmów w opisie. Trzymajcie się, cześć!